naprawdę się cieszę, że się ruszyłaś. Ja też, dziewczyno. W jednej chwili wszystko grało, a potem przyszła ta burza, tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, Rod. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, mayday, tu drugi pilot Jessop z samolotu N-177A. Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitanie Jessop, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem racę dymną odbiór. Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz, co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, Rod. Do reszty przy samolocie. Wy dalej przeszukujcie ruiny. Ha, już się do tego zabieram. Pieprzona strata czasu. Potrzebuję pomocy! Słyszę cię, Reyes. Co się u was dzieje? Przyszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś miasta. To jest jakieś szaleństwo, Rolf. Co oni tu robią do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Wiedzieć, są jakieś ślady Sam albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z tobą? Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z nami spotkać. Dobrze. Spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty.
Pozłacane figury. Służba Słonecznej Królowej. Ofiary, morderstwa. Nie ma doniesień o takich rytuałach w starożytnym Yamatai. Chyba, że zostały wymazane z zapisków. Zbudowana dla upamiętnienia jej kapłanek. Niewiarygodne.
Potrzebuję pomocy! Wsparcia! Część Yamantar.
dobrze wymierzyć moment. Dobrze wymierzyć moment. Dobrze wymierzyć moment. Piękne. Czy to była część większego kompleksu ruin? Oh.
żebym opuścił tę przeklętą wyspę. Dość już widziałem Yamatai. Nie znajduję wytłumaczenia dla mocy, którą włada Słoneczna Królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Tak jak podejrzewałem, wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. Manipulowała mną, bawiła się, żeby sprawdzić, jakich informacji poszukuję, ale zawsze wiedziała. Jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego pana. Ostrzec go, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać się z dala od Yamatai. Jeśli chcemy zyskać dostęp do jej mórz, musimy zapłacić wszelkie daniny, jakich zażąda. Ale nigdy nie powinniśmy jej rozgniewać. To doprowadziłoby nas do upadku. O innych rzeczach, które widziałem, o tych mrocznych koszmarach, nigdy nie powiem ani słowa. Muszę się tam dostać. Hej, Laro. Rod powiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady Sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Hej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzam. Kiepski z ciebie kłamca, Alex. Uważaj tam na siebie. Powodzenia.
Te ruiny są sprzed okresu Kofun. Pielgrzymka. Królowa. Czyżby Himiko? Niesamowite. Kapitanie Jessop? Przysporzyłaś mi sporo kłopotów, ale jesteś naiwna i przewidywalna! Zabić ją! Oni! Są strażnicy! Są tutaj! Strażnicy są tu! Jak wielu! Zdywaj, wykrój! Co się dzieje?